Samorząd gminy Wleń zadecydował o ustanowieniu hipoteki na kwotę 4 milionów złotych na najstarszym w Polsce XII-wiecznym murowanym zamku Wleń. Powodem takiej decyzji jest budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Bystrzyca. Nie mamy innego budynku, czy też innej nieruchomości, która miałaby, powiedzmy, taką wartość, bo tu chodzi o hipotekę na poziomie 4 milionów złotych. Natomiast w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w przypadku inwestycji powyżej 2 milionów fundusz żąda albo zabezpieczenia poprzez hipotekę, albo innego, ale nie tylko weksel. Musi być coś poza wekslem. Myśmy wyszacowali, ile by to wynosiło, no i w przypadku zabezpieczenia poprzez ubezpieczenie, no to ten koszt sięgnąłby około 100 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o ustanowienie hipoteki na zamku Wleńskim, to była kwestia około 3,5 tysiąca złotych i to cały koszt tego działania. Jak się okazuje, tego typu działania wśród samorządów nie są czymś wyjątkowym. Zdarza się to szczególnie w miejscowościach turystycznych, gdzie trudno tak naprawdę o inne zabezpieczenie, kiedy chodzi o gminę czy o miejscowość. Często jest tak, że właśnie skupia się to w małej miejscowości wokół jednej potężnej atrakcji i też trudno się dziwić burmistrzowi, że szuka rozwiązania najtańszego. Mówmy się, hipoteka jest najtańszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o kredyt, o pożyczkę, w tym wypadku pod zastaw. W związku z tym nie jest to coś zupełnie dziwnego. Chłodno patrząc ze strony analityka, to mimo wszystko ja doceniam to, że ktoś pożyczki na takie zabezpieczenie udzielił. Widać w tym dobrą wolę i porozumienie między stronami. Pomysł ustanowienia hipoteki spotkał się także z krytyką. Dwóch moich radnych zarzucało mi, że i tutaj lokalne medium, że ja zamek oddaję w obce ręce, że coś się dzieje złego z zamkiem. No nic takiego się nie dzieje. To jest rzecz, którą robi się nie w celu zaszkodzenia jakiejś budowli, czy przeniesienia jej, czy sprzedania, tylko robi się po to, żeby można było więcej w gminie zrobić. A przy takim potencjale finansowym, no musimy szukać takich elementów. I gdybym miał to jeszcze raz zrobić, zrobiłbym dokładnie tak samo. Tymczasem decyzja wleńskich samorządowców już przyniosła sukces marketingowy dla zamku. Dla nas, jako gospodarzy zamku, wyborna reklama. Zwłaszcza przed długim weekendem, gdzie co drugi turysta przychodził i pytał się, to ten zamek został zastawiony. Warto podkreślić, że pożyczka zostanie umorzona po spłacie 50% kwoty kredytu.